Bo ja się boję, żeby mnie nie skosili, bo tu nikt nie ma takiej trawy. Chodź, Adasiu. Zaczeka ładna trawka. A ja picia zapomniałem. No właśnie, przywieźliśmy ci z Adamem, bo nam tu uschniesz i co no wtedy? Się, Boże, jak tu ciężko się chodzi. Aż się kładzie trawa, widzisz? No. Lepsza jak w Przepietowie. No na pewno. W Przepietowie nie ma takiej trawy. A skąd ja ci tu barana wezmę? Akurat baran to by się znalazł. Wiesz, że ten sąsiad pytał mnie jeszcze, co ja tu nasypałem za nawozy? Nie? Syp, lej. No. Ja bierze wapno, nie? A my idzie takie wapno kupić. Nawet ja ci dam na miary. Bo on mówi, że nie sypie, nie sypał już nigdy wapna, nie? Ale zobacz, nic nie ma. Ale słuchaj, dlatego, że same sypanie nawozów nic nie da, jeżeli masz źle dobrane, źle dobrany skład nawozów. No i jeżeli posypiesz wapna, no to te wapno, tak jakby uaktywni te nawozy, które są dane i zaczną działać, no, jak widać zaczęły. Tu jeszcze pierwszego pokosu niektórzy nie pokosili, a u mnie już drugi większy. Ale gęsta trawa, bardzo gęsta. No, widzisz, co to wapno robi? A ty mówisz, ile ty sypiesz tego wapna? Ja mówię, sypię, bo... Mam, to sypię. Tak. Co wy tu za komedię wymyśliłeś? Teraz trzeba powietrze spuścić. No to musimy opić tą trawę teraz, zdrowie. A idź. A co to za brejtuchy tata narobił? Ile ty będziesz z tego? Będziesz 80 bel, Agnieszka? No, prawda jest taka, że nie wiem, czy bo tutaj hen wtedy... to wszystko nasze, ta wszystka duża trawa tam i to aż do tego lasu, widzisz? Ty byś chciał mieć do tego lasu? Tu jest 2,40, tak? Tak, ale w takiej trawie to i spać można nawet. Zobacz, jaka gęsta, ciekawe ci koszarka da radę. Trzymaj, Adam. Ale jaka gęsta. Wiesz, że tu łosie przychodzą spać w tą trawę i klępy? Adam. Zazdroszczę im. No. Fajna trawa. O, tam już leży, zobacz, się kładzie trawa. A to nie wy wczoraj zdeptaliście? Nie, my tam... Ale wiesz, dlaczego tutaj tak trawa rośnie? Bo ty pańskie oko konia tuczy, ty tu co drugi dzień przyjeżdżasz. Bo ja się boję, żeby mnie nie skosili, bo tu nikt nie ma takiej trawy. A każdy jak jedzie, to tylko patrzy, co to jest tutaj u tego Jarka na tym polu. Na tej łące. Fajna, fajna trawa. No i spód jest gęsta. Myślę, że najlepsza w Polsce. Ja nie wiem, czy nie we wszechświecie nawet. Tak. Nawet w kosmosie takiej trawy nie ma. No. Na Marsie. Ale pójdzie, pójdzie. Masz. Masz to do traktora. Muzga to jest taki rodzaj trawy. Najlepszy. Ona jest taka mięciutka. Że tylko cielaczki lubią i źrebaczki malutkie. I jest bardzo smaczna dla zwierząt. Tak, Jarku, tak, Jarku. Mało kiedy ci przytakuję, ale dzisiaj akurat ci przytaknę. Widzę. Ten las. Kto ma las, to musi mieć tartak. I psa.
Czekają, aż te żaby moje wyjdą z tej trawy. A jak się siano jak grabi, to ile tych bucianów jest? No bo tu nigdzie trawy nie ma, tylko u mnie i oni tak to czekają już na żercie. A mi z trzylistą koniczyną to wspaniale z tobą, mężu. Ja dziś mam taki dzień, że będę cię chwalić. Czy to prawda, czy nieprawda? My się całujemy, my się nie całujemy. My nie preferujemy całowania. Teraz musi to Jarek przewrócić jutro. W sobotę przyjadę, ja będę grabiła, a on będzie od razu belował. Później będzie przywoził, a ja będę leżała, jak on będzie przywoził. To Jarko. A później będziemy owijać razem. A ja też nie umiem. Ktoś ma trap? Większą tą. Ty to pierdzisz, a nie grasz. No. I teraz przyciśnij tu paluszkami troszkę. Łukasz, tego. A, to ja miałam zepsutą. A zobaczcie, bucian się zerwał.